Witam Was w kolejnej Mopmanii, a w niej porcja, a nawet kawał technologicznych nowości. A zaczynamy od czegoś dla prawdziwych twardzieli. Zobaczcie, czym dysponuje od teraz amerykańska armia. To wygląda jak gra komputerowa, ale to tak naprawdę śmiercionośna broń. Nowe noktowizory amerykańskiej armii są super dokładne. Od klasycznych różnią się na przykład polem widzenia. Żołnierz nie tylko widzi przedmioty, ale też kontury osób. Taki noktowizor posiada też tryb rozszerzonej rzeczywistości i szybkiego wyznaczania celu. Co więcej, noktowizor pozwala na obserwację otoczenia nie tylko w ciemnościach. Mając go, żołnierze nawet w zadymionych pomieszczeniach nie będą się już czuć jak dzieci we mgle. NASA chce zbudować gigantyczny radioteleskop na Księżycu. To będzie bardzo nietypowe urządzenie, bo pozwoli zajrzeć w przeszłość Wszechświata. Lunar Crater Radioteleskop ma powstać w jednym z kraterów Księżyca. Umieszczenie go tam ma swoje dobre strony. Sygnał przez niego odbierany nie będzie zanieczyszczony przez fale radiowe. Badanie początków kosmosu może pomóc odkryć pochodzenie na przykład czarnej materii, która sześciokrotnie przekracza we Wszechświecie ilość widocznej dla nas materii. To z Księżyca lecimy na Marsa. Tam doszło do prawdziwej rewolucji. Łazikowi NASA, który jeździ sobie od jakiegoś czasu po powierzchni czerwonej planety, udało się wytworzyć tlen z dwutlenku węgla. Uzyskane w ten sposób 5,4 grama tlenu pozwoliłoby astronaucie oddychać jedynie przez 10 minut. Niemniej ten rezultat pozwala stwierdzić, że produkcja tlenu na Marsie jest możliwa. I być może niebawem atmosfera na planecie też się poprawi. Przyznacie, że to całkiem niezłe urządzenie. No a teraz mam coś z zupełnie innej beczki. Wyobraźcie sobie, że powstał prawdziwy statek na baterie. To nie jest zwykły statek, choć wygląda jak najzwyklejsza jednostka świata. Stocznię w Gdańsku opuścił Cooper Viking, czyli wielozadaniowa jednostka z napędem hybrydowym. Napędzany jest silnikami na gaz LNG i lekki olej okrętowy, dzięki czemu to jeden z najbardziej ekologicznych statków świata. A jakby mocy było mu mało, to na pokładzie są też baterie, dzięki czemu jest nie tylko ekologiczny, ale też bardzo cichy. I tym tematem dopłynęliśmy do końca. Statek na baterie, przyznacie, fajna rzecz, ale ma jedną zasadniczą wadę. Nie może tankować. Do zobaczenia w następnej Mopmanii.